poczucia krzywdy i niesprawiedliwości. 42 lata temu, w przeddzień świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, komunistyczna władza podwyższyła ceny żywności aż 45 artykułów. Bunt świata pracy był wołaniem o godność i sprawiedliwość. Były ofiary. Że ludzi obozu liberalno-laickiego o języku nienawiści prawicy kojarzonej z Kościołem. Jestem przekonany, że tym ludziom brakuje minimum wstydu. Zgromadzeni, nie chuligani, przez swoich braci uzbrojonych po zęby zaatakowani. To ówczesna władza, opiekun narodu, wydał rozkaz: strzelaj, niech nie czują głodu. Na sobie kolejności, zapraszam. Prosimy przedstawicieli Komisji Zakładową Polskiej Żeglugi Morskiej, żeby to nam sprawniej poszło. Kolejarze zachodnie Pomorskie. Witamy Solidarność Rolniczą z Koszalina. Gdzie mają przebywać? Na zakończenie chciałbym wszystkim podziękować za udział i zaprosić na 18 na mszę w Archikatedrze Szczecińskiej. Teraz proszę Państwa, uwaga techniczna, jeżeli możecie Państwo mnie jeszcze przez chwilę posłuchać. Manifestacja będzie przebiegała w ten sposób, że na A policji nie ma. No nie ma. Do ziemi, jesteśmy po prostu źle traktowani. Nie czujemy się obywatelami drugiej kategorii. Uważam, że historia uczyła nas, że rolnicy nie tylko żywią, ale i bronią. I uważam, że będziemy bronić tej naszej, tego skrawka ziemi zachodniopomorskiego. To jest niestety ostatnio coraz gorszej kondycji, gdzie wysokie bezrobocie, a szczególnie bezrobocie na wsi, wieś pokojowska. Rząd o nich zapomniał, o nas wszystkich zapomina. Nie pozwolimy, dlatego jesteśmy tutaj razem z Solidarnością, z mieszkańcami. I powinniśmy przepraszać mieszkańców, tylko pan wojewoda powinien przepraszać mieszkańców za to, że my tu stoimy. Bo to są pańscy koledzy. I arogancja, i buta, to jest udowodnione, bo oni nic nie realizują. Ani ustawy, ani zaleceń. Robią sobie co chcą. Ziemia to nie są buty. Ziemia to nie jest aukcja
koni arabskich. Bo jeden z prominentów przedstawicieli PO mówi, że cóż by można było uzyskać za Araba, gdyby tylko w licytacji byli sami Polacy. Czy ziemię należy tak samo traktować? Nie. Mówimy zdecydowanie nie. Panie wojewodo, my domagamy się prostych rzeczy, dialogu społecznego.